kolejnym odcinku Słonecznej TV. Dziś pokażemy Wam, na czym polega depilacja laserowa. I sprawdzimy, jakie są trendy, najnowsze trendy w stylizacji paznokci. Depilacja laserowa Light Shear polega na trwałym usuwaniu owłosienia. Światło lasera wpływa nam do mieszka włosowego, które na trwale nam uszkadza go i włos nie odrasta. Po pierwszym zabiegu usuwane jest 30% owłosienia. Takich zabiegów jest potrzebne 4 do 5. Wszystko zależy od tego, jakie są włosy. Czy są one grube, gęste. Nie depilujemy włosów jaśniejszych od skóry. Jest to przeciwwskazanie. Laserowa depilacja Light Shear nie boli. Są to drobne ukucia, prawie bezbolesne. Mamy dwie głowice, małą i dużą. Duża głowica zasyca, więc pomaga nam, że nie odczuwamy tego bólu, który jest przy strzale. Po zabiegu może wystąpić obrzęk, zaczerwienienie. Po 2-3 dniach on powinien zniknąć. Najbardziej problematyczne są nogi, dlatego że nie posiadają gruczołów. I są to miejsca najbardziej wysuszone, więc wtedy nogi najbardziej mamy podrażnione. I dlatego zabieg laserowy na nogi i na plecy powinniśmy wykonywać w odstępach od 10 do 12 tygodni. Posiadamy dwie głowice. Głowica duża wykonujemy pachy, bikini, nogi, plecy. I mamy małą głowicę, którą wykonujemy wąsik, bródkę, baki. Panie depilują sobie najczęściej pachy, bikini, nogi, ręce. Po serii takich zabiegów naprawdę te włosy już do końca życia nam nie odrosną. Nie jest to laser IPL, który osłabia nam tylko mieszek włosowy i po 3 latach z powrotem wraca to owłosienie. Jest ono może delikatniejsze, ale jednak jest. Po tym laserze Light Shear owłosienie jest trwale zlikwidowane. Do łask wchodzą zdobienia paznokciowe, tak? I znowu na wiosnę wchodzą pastele, pastelowe kolory, słodkie, różowe, kolorowe, niebieskie, zielone. Także to jest najnowszym trendem na wiosnę. OPI jest właściwie 5. generacją żeli kolorowych, tak? Co nam daje? Daje nam to, że ten paznokieć oddycha. Taką ma budowę cząsteczek, że paznokieć się nie niszczy. Może jest delikatniejszym żelem, ale generalnie ma swoje właściwości ochronne dla paznokcia. Może się utrzymywać od jednego dnia nawet i do 3 tygodni. Natomiast płytka się przyzwyczaja, tak, do nowego produktu. Mamy żele hybrydowe, mamy lakiery kolorowe, mamy żele kolorowe. Natomiast tutaj jest to żel, przez który oddycha paznokieć przede wszystkim. Klasyką są czerwienie. Czerwienie, ciemne brązy, granaty z drobinką, ale generalnie na wiosnę teraz, no to pastele, tak, i kolorowe znowu wracają do łask paznokcie, tak, ze zdobieniami, z kamykami, z tak zwaną syrenką. Na krótkim paznokciu też ten żel będzie dobrze wyglądał. Fajnie by wyglądały ciemne kolory. No ja akurat jestem zwolennikiem ciemnych kolorów przy krótkim paznokciu, tak, to dodają takiej charyzmy osobie. Natomiast no to jest rzecz gustu i wyboru klientki. Dzisiaj akurat chciałam zaproponować kolekcję wiosenną, tak? Kolory takie słodkie, pastelowe, jak panie tutaj przejdą, to zobaczą. W pani przypadku ja bym zaproponowała łączenie dwóch kolorów, takiego granatu kobaltowego, na przykład z połączeniem z różem, tak? Możemy dołączyć syrenkę, no rzecz gustu. No powiem ci, czad, no ma jak wiesz, i oczy coś, nie? No, jak się wyszli.